Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Kamień na kamieniu tutaj nie zostanie to niestety nie tylko fragment kultowej piosenki Stachurskiego, ale też śmiertelnie poważny rozkaz Himmlera dotyczący polskiej stolicy. Warszawa miała zostać zrównana z ziemią, a na jej miejscu miał powstać skromny punkt przeładunkowy. Tylko czy ten plan Powstał już. Just... Po powstaniu warszawskim, czy może ten pomysł Niemcy mieli już dużo wcześniej? Co miało stanąć na miejscu kolumny Zygmunta, a co na miejscu Zamku Królewskiego? Ile tysięcy pociągów trzeba było podstawić, żeby zmieściło się wszystko, co Niemcy z Warszawy ukradli? Czy wśród tej bandy potworów znaleźli się jacyś ludzie z resztkami honoru? I na ile miliardów złotych wycenia się straty wyrządzone przez Niemców w Warszawie? Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Chociaż burzenie Warszawy Niemcy rozpoczęli dopiero po zakończeniu Powstania Warszawskiego, to mieli to w planach już wcześniej. Czemu? Bo nie za bardzo lubili naszą stolicę. Doskonale zdawali sobie sprawę, że to właśnie tam znajduje się centrum polskiego podziemia, ale już nawet pomijając wojenne aspekty, to po prostu za dużo tam było polskości. Powstał więc tak zwany Plan Papsta. Zakładał on, że w większości Warszawa zostanie zburzona, a na jej miejscu powstanie węzeł komunikacyjny. Oczywiście to miasteczko miałoby być zdecydowanie mniejsze niż przedwojenna Warszawa i mieszkaliby w nim naturalnie Niemcy. A Polacy? Polaków by się wywiozło do obozów koncentracyjnych albo na roboty do Rzeszy i w ten sposób powstałoby nowe niemieckie miasto Warszawa. A na wypadek, gdyby ktoś jednak miał wątpliwości, czy to na pewno niemieckie miasto, to Niemcy chcieli troszeczkę przearanżować budownictwo. Na miejscu Zamku Królewskiego miała stanąć ogromna hala ludowa, a zamiast kolumny Zygmunta miał być pomnik Germanii. Natomiast wszystkie nowo powstałe budynki, np. koszary, miały być zbudowane w takim stylu, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to zawsze było miasto niemieckie. Ja, tak jak Moskwa i Tokio. Kiedy ten cały plan powstał? Już w 1940 roku. Na szczęście nie udało się go wdrożyć, bo wojna okazała się bardziej angażująca niż to Niemcy przewidywali, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieli, że przy najbliższej okazji spoko by było polską stolicę zniszczyć. Taka okazja nadarzyła się oczywiście w 1944 roku przy okazji Powstania Warszawskiego, które było fanom niemieckiej Warszawy bardzo na rękę z kilku naprawdę strasznych powodów. Po pierwsze, powstanie było doskonałym pretekstem, żeby rozwalić dużą część miasta. Po drugie, można było praktycznie bezkarnie mordować Polaków. Hitler kazał zabić każdego mieszkańca Warszawy. I wreszcie, po trzecie, zrównana z ziemią Warszawa byłaby strasznym przykładem dla całego świata, że Niemcy się naprawdę nie pieprzą w tańcu. Praktycznie jedną czwartą roboty, jeśli chodzi o burzenie miasta, Niemcy wykonali podczas powstania warszawskiego. Praktycznie całe stare miasto legło w gruzach, ale w innych dzielnicach też nie było wesoło. Bardzo charakterystycznym obrazkiem dla tamtego okresu byli niemieccy żołnierze z miotaczami ognia, którzy konsekwentnie budynek po budynku podpalali domy nie tylko po to, żeby je zniszczyć, ale też żeby wygonić ukrywających się tam Polaków, a to dopiero początek. Bo Niemcy robili też rzeczy, które wcale nie były konieczne do stłumienia powstania, a były zwykłymi świństwami na przykład rozjechanie czołgiem płyty grobu nieznanego żołnierza, zniszczenie zamku królewskiego czy palenie naszych archiwów. Ale jak już doszło do kapitulacji, czyli jakby nie było do porozumienia na pewnych warunkach, to naprawdę naiwny jest ten, kto myśli, że Niemcy w ogóle planowali je respektować. No tak, możesz się na to zgodzić, a potem wiadomo, zrobimy jak zwykle. Bo naziści obiecali, że pozwolą cywilom zabrać cenne rzeczy przed opuszczeniem miasta. A jak ktoś na przykład nie mógł czegoś zabrać, bo miał na przykład fortepian, który był cenny, no ale dość nieporęczny, to nie ma strachu, Niemcy przypilnują, podobnie jak całego mienia publicznego. Ale oczywiście to były tylko puste słowa. Planowali to wszystko ukraść, a potem Warszawę doszczętnie zniszczyć, tak jak sobie Hitler wymarzył. Zresztą o tym, jak ważne to było dla Adolfa, wspominał sam Himmler. Nigdy jeszcze Führer nie mówił ze mną cztery razy w jednej i tej samej sprawie. On sobie życzy, ażeby Warszawa została zupełnie zburzona. To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pomieszczenia dla wojska zostaną urządzone w piwnicach. Hotele już nie istnieją. Drugiej takiej grabieży w sumie próżno szukać w całej historii. Niemcy kradli nie tylko to, co przydałoby im się w wojnie, czyli maszyny, piece, kable, ciuchy, ale też masę innych rzeczy. Masę to znaczy ile? Tyle, że żeby to wszystko pomieścić, potrzeba było 45 tysięcy wagonów, czyli przynajmniej tysiąca pociągów, które wywoziły rzeczy zrabowane Polakom. Do kogo trafiły? Między innymi do samego Himmlera, który z radością przytulił troszeczkę fantów zegarków, ciuchów, monet, znaczków i instrumentów muzycznych, ale akurat te ostatnie przekazał żonie, żeby zrobiła z nich prezenty świąteczne dla rodziny i znajomych. Tymczasem w Warszawie, jak na Niemców przystało, systematycznie i dokładnie niszczono nam stolicę. Kiedy z budynków wyniesiono już wszystkie cenne rzeczy, to do akcji wchodzili podpalacze. Co prawda ściany nie chciały się za bardzo zajmować ogniem, ale i tak benzyny nie żałowano, a te oddziały pracowały po 8 godzin dziennie, a później zmęczeni Niemcy szli pić spirytus, podczas kiedy nasi rodacy wychodzili ze swoich kryjówek i zdesperowani z narażeniem życia szukali w piwnicach dogasających budynków. Pieczonych ziemniaków. A jak taka praca wpływała na psychikę niemieckich żołnierzy? Niektórzy traktowali to jako spełnienie marzeń, ale nie wszyscy byli to w stanie unieść. Na przykład wiemy, że jeden z niemieckich podpalaczy, po paru dniach dokładania ręki do tej strasznej akcji, stwierdził, że to jest ponad jego siły. Oblał się wspomnianym już wcześniej spirytusem i podpalił. A co na to niemieccy saperzy? Bo oni wchodzili do akcji po podpalaczach, albo czasami nawet zamiast nich. Bo wiele warszawskich zabytków potraktowano z pominięciem miotaczy płomieni, na przykład zamek królewski czy pałac bryla, tam co parę metrów wywiercono otwory, w których umieszczono później połączone ze sobą ładunki. Nastąpiła głucha detonacja, cały gmach jak gdyby podskoczył nieco w górę i znikł w obłokach pyłu wapiennego, a gdy pył już opadł, to budynek był kupą gruzu. Chyba, że saperzy chcieli inaczej. I tutaj przechodzimy do bardzo ciekawej hipotezy. Bo w taki sam sposób planowano pozbyć się pałacu saskiego, w sumie to się go nawet pozbyto, przy czym jakoś tak wyszło, że nie zawalił się fragment arkad, pod którym znajduje się grób nieznanego żołnierza. I oczywiście można tutaj mówić o cudzie, ale jest też hipoteza, że to niemieccy saperzy, ludzie w większości starsi od takich zwykłych żołnierzy, postanowili zachować resztki honoru i szacunku dla przeciwnika i nie umieścili tam ładunków, mimo że otwory były wywiercone. Tym bardziej ciężko tutaj mówić o cudzie, że na następny dzień znalazł się jakiś nadgorliwy niemiecki dowódca, który kazał wysadzić pozostały fragment, ale tym razem saperzy też zrobili to w taki sposób, żeby zawaliło się tylko sklepienie, a kolumny pozostały, więc no, mimo że nie jest to na 100% potwierdzona hipoteza, to wiele wskazuje na to, że wśród tej bandy nazistowskich zwierząt znalazło się paru gości z resztkami honoru. Hmm? Szkoda, że nie wiedziałem! Zawsze by się jakieś wolne struny fortepianowe dla nich znalazły. No ale niestety, większość niemieckich żołnierzy to były łajdaki ostatnie, na co naturalnie jest mnóstwo dowodów, ale chociażby świetnie świadczy o tym fakt, z jaką zawziętością palili oni nasze biblioteki i archiwami, może przecież obiecali, że dobra kultury zachowają. No ale poszłoby to wszystko z dymem, gdyby nie tak zwana akcja pruszkowska, o której musimy sobie co nieco teraz opowiedzieć. Po upadku powstania lokalni bibliotekarze zawiązali specjalną komisję, która z ogromnym trudem, ale na szczęście z sukcesem przekonała nazistów do tego, że nasi bibliotekarze wybiorą z tego, co zostało z polskich zbiorów, najcenniejsze rzeczy i będzie je potem można przewieźć do Rzeszy. I ja wiem, że niektórzy są teraz mocno oburzeni, ale po pierwsze, lepiej tam, niż by się miały spalić, a po drugie, nie wszystko wcale miało do Rzeszy trafić. Nasi chłopcy mieli plan. Jak już wspomniałem, z ogromnym trudem, ale jednak sukcesem udało się przekonać Niemców do tego, żeby nasi bibliotekarze w poszukiwaniu najcenniejszych książek przeczesali Warszawę. Oczywiście to wszystko musiało się odbywać pod niemieckim nadzorem, ale z reguły niemieccy żołnierze byli zbyt leniwi i woleli siedzieć w ciepełku i pić wódkę, albo dawali się przekupić, albo byli po prostu naiwni. I nasi chłopcy mogli wcielić w życie swój plan, bo najcenniejsze egzemplarze chcieli przemycić, wywieźć ze sobą albo zamurować w ścianach. Oczywiście łatwo nie było, bo jednak Niemcy w każdej chwili mogli postanowić sprawdzić, co tam Polacy wyprawiają, ale to nie wszystko, bo naszym bibliotekarzom się po prostu serducha krajały. Z tysiąca różnych dzieł można było wybrać i dać szansę ocalenia trzem czy pięciu, resztę przeznaczało się na zagładę. Trzeba to dobrze pojąć: to napięcie wewnętrzne, gdy każdy z nas musiał ratować pięćdziesiąt lub sto tysięcy, ale też musiał skazać milion na spalenie. Od jego tylko decyzji zależało, co może ocaleć, ale i co najpierw zginie. To biorę. Ale dlaczego tamto ma zostać zniszczone? A wiemy przecież, że nie ma biblioteki wilskiej, Krasińskich, Przeździeckich, Zamońskich. Nie wiemy nic, co z Ossolineum w Lwowie i w Rublewskich w Wilnie. Wiemy, że nawet Bibliotekę Polską w Paryżu Niemcy wywieźli i zniszczyli. Wiemy, że niszczy się systematycznie wszystko, co polskie. Może właśnie ta książka jest jedyna dziś. Początkowo nasi mieli tylko dwa tygodnie na pracę, ale o dziwo Niemcy z radością sami im ten termin przedłużyli. To znaczy w sumie to nawet nie o dziwo, bo mieli ku temu dobre powody, bo jakby nasi skończyli pracę, to żołnierze ich pilnujący dostaliby jakieś inne zadania, na przykład na froncie, a to już zdecydowanie mniej bezpieczne, więc woleli siedzieć na dupach i podbijać naszym przepustki. Oczywiście raz na jakiś czas znalazł się jakiś nadgorliwy szwab, ale wtedy wchodził szef polskich bibliotekarzy, cały na biało, dyrektor Lorenz i przekupywał takiego typa jakimś badziewiem, jakimś na przykład XIX-wiecznym obrazem marnej jakości przedstawiającym polowanie, ale mówił Niemcowi, no, Panie Niemcu, toć to wielkie dzieło sztuki, niesamowitego malarza, bezcenna rzecz. A my tu chcemy jedną głupią książkę wywieźć, no toć bez przesady, jakoś się przecież dogadamy, no nie? No a że niemieccy żołnierze znali się w większości na sztuce jak koń na parowozach, to takie akcje przechodziły. Ja, ja, u mnie wszystko ok. A, i obraz nam do domu przywiozę. No pewnie, że ładny i drogi. Tak, gdzie tam? Pewnie, że nie kupiłem. Naszym bibliotekarzom pod wodzą Lorenza udało się uratować przed płomieniami takie cuda jak Kronika Gala, czy nieckie z XI wieku, czy rękopis Krzyżaków, czy rękopisy Norwida. Generalnie udało się wywieźć z Warszawy 300 tysięcy tomów, czyli trzy razy więcej niż się z Niemcami umawiano, a to i tak są oficjalne hitlerowskie statystyki, bo tak na serio naszym udało się wywieźć o wiele więcej. Jednak zdecydowaną większość książek spotkał taki sam los jak większość Warszawy. Niemieccy fotografowie dokumentowali, jak dom po domu hitlerowscy żołnierze obracają naszą stolicę w gruz. A później, album z tymi zdjęciami dostał w prezencie sam Hitler, który aż nie mógł się napatrzeć. Taki był szczęśliwy. Warszawa została zniszczona w 84%, i dla większości osób już samo to wydaje się potworne, ale może do niektórych dotrze to bardziej, jeśli przeliczymy to sobie na pieniądze. A możemy to zrobić, bo mamy raport o stratach wojennych Warszawy z 2004 roku, według którego Niemcy dokonali w naszej stolicy zniszczeń na sumę 170 miliardów dzisiejszych złotych. Warszawa dostała tak straszne lańsko, że przez jakiś czas w ogóle się zastanawiano, czy jest sens ją po wojnie odbudowywać. Pojawiły się pomysły, żeby stolicę przenieść o zgrozo, ktoś nawet zasugerował przeniesienie stolicy do Łodzi. Na szczęście jednak do tego nie doszło i Polacy odbudowali swoją stolicę, pokazując jednocześnie światu, że nie ma z nami łatwo. To jak Niemcy potraktowali polską stolicę, to fenomen na skalę światową, niestety bardzo smutny fenomen, o którym można by mówić jeszcze o wiele, wiele dłużej, bo z czasów niszczenia naszej stolicy i samej akcji pruskowskiej zachowało się naprawdę mnóstwo relacji. Jeśli chcecie je poznać, to koniecznie sięgnijcie po książkę Płonące pustkowie Marcina Ludwickiego. Tam znajdziecie jeszcze więcej wstrząsających świadectw z tego momentu. Polecamy wam ją naprawdę mocno.